Witam serdecznie w dzisiejszym materiale, który pewnie będzie podzielony na dwie części, bo jest to zagadnienie bardziej skomplikowane, ale gwarantuję, że zrozumienie jego daje większą przewagę inwestorowi niż opowiadanie głupot o inwestowaniu dywidendowym lub jakiejkolwiek innej formie inwestowania. Ponieważ żadna forma inwestowania nie jest lepsza od żadnej innej. Po prostu wszystko zależy od tego, w jakiej fazie cyklu jesteśmy, ale zrozumienie podstaw, które mają istotę w, nazwijmy to filozofii inwestowania, daje istotną przewagę. My w świecie liczb, obracając tymi liczbami, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasi przeciwnicy Rynkowi są od nas o wiele bardziej inteligentni matematycznie. Mierzymy się z algorytmami, z komputerami, nie mamy szans z nimi wygrać. Używamy powszechnie znanych informacji, więc umiejętność interpretacji rzeczywistości, zwrócenie uwagi na to, czym jest, co jest prawdziwe, a co nie, daje istotną przewagę. Nie zawsze najlepsi inwestorzy w historii mają skuteczność 70%. Wielokrotnie to powtarzałem. Nie trzeba mieć takiej skuteczności, żeby osiągnąć swój sukces inwestycyjny. Natomiast ludzie, którzy są skazani na popełnianie tych samych błędów, nie będą osiągali lepszej stopy zwrotu od szerokiego rynku. Przypominam, żaden styl inwestowania z góry nie jest lepszy od drugiego, ponieważ nawet technologia, może z wyjątkiem dobrze zdywersyfikowanej dużej technologii, ma swoje gorsze okresy, z których może wychodzić latami. Pierwsze pojęcie, które omówimy i które będziemy kontynuowali w drugiej części, w innych częściach też będziemy o tym mówili. Pozwolę sobie nie dawać tego na pełen ekran. Jest pojęcie, tym razem jest inaczej. Od które, na które zwrócił uwagę e, w świętej pamięci John Templeton, legendarny inwestor. Zrozumienie tego pojęcia jest bardziej skomplikowane niż wszyscy zakładają. Ponieważ to pojęcie odnosi się, ludzie to interpretują w sposób bardzo prostolinijny, nie rozumiejąc, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Fakty są takie, że sformułowanie tym razem jest inaczej, jest niebezpieczne w określonych sytuacjach. Natomiast w rzeczywistości zawsze jest trochę inaczej, ale jeżeli dopasujemy ten nowy świat, tą nową rzeczywistość do dzisiejszych reali, to dokładnie te same zasady rządzą się w tych nowych okolicznościach i inwestorzy o tym zapominają. Czyli jeżeli, zaraz przejdziemy do konkretnych przykładów. Jeżeli wszyscy Widzą, że jakiś czynnik A kiedyś powodował rzeczywistość B, ale cała rzeczywistość ekonomiczna zmieniła się o 180 stopni, to pewna zależność może zostać, ale na zupełnie innych instrumentach lub w zupełnie innej sferze, którą my obserwujemy. Więc fakty są takie, że rzeczywiście słowa tym razem jest inaczej. Pojawiające się w euforii powinny budzić strach. I w rzeczywistości zawsze jest trochę inaczej, ale te same zasady wpływają na różne okoliczności, na różną rzeczywistość. Pierwszy, najprostszy przykład, który to obrazuje, jest to, jak zmieniały się sektory i następstwo tego, jak te sektory yy, miały znaczenie na rynek. Mamy SP500 od lat 80. Udział poszczególnych firm. A gdzieś zdywersyfikowanych mniej zdywersyfikowanych. Większy udział mniejszy udział. Większa koncentracja mniejsza koncentracja. Fakty są takie, że za każdym razem, w każdym dziesięcioleciu, liderzy wymieniali się na poziomie udziału w ramach największego indeksu na świecie. I największych firm na świecie. Co to nam mówi, jeżeli ja w latach 80., w rzeczywistości w tamtym obszarze, inwestowałem w firmy o charakterze stricte technologicznym, nie mówię o wzrostowym, gdzie technologia stanowiła stosunkowo mały, bardzo mały udział. Klasyczna technologia w, w ramach globalnego wzrostu gospodarczego i wzrostu gospodarki Stanów Zjednoczonych, to zakładając ekspansję gospodarczą, nie miałbym pewności, czy ten segment rozwinąłby się razem z globalną gospodarką. Przejdziemy kiedyś do materiału, dlaczego większość inwestorów spekuluje, a nie inwestuje. Myśli, że inwestuje. Udział sektoru. I sektorów skorelowanych ze sobą jest kluczowy w inwestowaniu. To, jak one się zmieniają, wpływa istotnie na udział naszego portfela. Dodatkowa analiza finansowa i fundamentalna, ta najpodstawowa, daje nam pewną przewagę, o której powiemy w dalszych materiałach. Natomiast, wracając do tego, tym razem jest inaczej. Jeżeli ja rozumiem, że klasyczny przemysł, ale przede wszystkim przemysł wydobywczy w latach 80. stanowił większą część portfela dla globalnej gospodarki, globalku, global, gospodarki Stanów Zjednoczonych, to rozumiem, że szoki i wpływ na ten sektor w tamtym czasie miały większe znaczenie dla wzrostu gospodarczego, czyli dla pojawienia się tzw. recesji wzrostu czy skurczenia gospodarczego. A to z drugiej strony implikuje nam pewne ryzyka i możliwości. Ryzyko w postaci regulatora, możliwość zamrożenia cen na przykład surowców, które budzą skrajne emocje zawsze, bo są wykorzystywane na co dzień przez społeczeństwo, zamraża zyski największego sektora z punktu widzenia gospodarki. I może spowodować recesję, bo największa część gospodarki się nie rozwija. Inne, inne części również tworzy braki, w zaopatrzeniu, w wydobyciu, Kurczy bilanse firm i wpływa negatywnie na wzrost gospodarczy. Więc jeżeli ja obserwuję podobny szok lub rzeczywistość w latach 2021 i powszechna gawiedź inwestycyjna, uważa, że to musi doprowadzić do kryzysu, nie rozumie, że okoliczności rynkowe się zmieniły. Interpretuje lata, żyje w latach 80. Nie zwracając uwagi, jak wiele się zmieniło. I gdyby ten szok pojawił się w sektorze technologicznym, to pewne trybiki i podobieństwa mogłyby wystąpić, ale rzeczywistość jest inna, schemat działania może być podobny lub taki sam, ale w innym sektorze, w innych okolicznościach. I to daje ogromną przewagę inwestorowi, tylko należy zadać sobie filozo pewne filozoficzne pytania. Kiedy to może zadziałać i dlaczego to może zadziałać? W rzeczywistości umiejętność zadawania pytań daje większą przewagę inwestorowi niż opowiadanie tych głupot o cenie do zysku, o cenie do wartości księgowej, która nigdy w historii nie dawała żadnych przewag inwestorowi dla stóp zwrotów rocznych, trzyletnich, letnich 5-letnich, 10-letnich, 15 -letnich, -letnich. Tam Długie korelacje za ponad 100 lat nie dawała, nie dajcie się Państwo w to nabrać. Stare hossy i liderzy, zawsze tak samo, ale trochę inaczej. Fakty są takie, że w późniejszych hossach, mamy tutaj dobry dowód z danych Goldman największe firmy, pięć największych firm miało lepsze stopy zwrotu od innych. Przy, siła przywództwa, element przywództwa jest tradycyjny dla dużych firm w późniejszych fazach hossy. Później pokażę Państwu, że w ogóle duże firmy prawie zawsze prowadziły wszystkie hossy. Są małe wyjątki od tego, ale w historii od lat, tak naprawdę 50., czy od 60., tych to od lat po latach 30., bo lata 30 są takim wyjątkiem, to duże, hosty, duże firmy prowadziły hossy. To się zmienia, nic nie, trwa, trw, nic nie jest trwałe, wszystko jest cykliczne, wszystko jest zmienne, ale pewne zależności się stale powtarzają. I zrozumienie ich w nowych okolicznościach daje nowe przewagi. Nigdy nie jest tak, że rynek jest idealnie ze sobą skorelowany na idealnych wartościach, że to musi oznaczać, że skoro, gdy rynek dobijał do poziomu 20%, to dochodziło do pęknięcia bańki. Bo ponieważ my nie analizujemy jeszcze innych struktur, jakie przychody i jaki wzrost przychodów miały firmy w latach dwutysięcznych na te pięć największych firm. Bardzo słabe przychody, tam były duże oczekiwania, słabe przychody, słaby wzrost przychodów, małe przewagi konkurencyjne, mały udział w globalnym rynku akcji, słaba dywersyfikacja globalna, niskie marże brutto. Dzisiaj tych nie ma czynników, czyli dzisiaj akcje są lepiej wycenione tych top 5 niż to, co miało miejsce w 2000 roku, ich przewagi, ich siła i cała masa innych czynników nie tworzy ryzyka tego, które pojawiło się w 2000 roku, czyli latach 80., w sektorze surowcowym. Czyli my musimy zwrócić uwagę, czy ten największy sektor ma wbudowane ryzyko i dlaczego to ryzyko jest, czy ono jest na poziomie finansowym wzrostu gospodarczego, czy nie. Takie już to daje ogromną przewagę. Naprawdę nie wymaga, to nie jest to jakieś bardzo skomplikowane, ale wystarczy chwilę się na tym zastanowić. Rozbudujemy to w dalszych materiałach. Teraz przejdziemy szybko przez te, przez te tej wartości. Więc co jest istotne, nie ma granicznych idealnych wartości, bo rzeczywistość się zmienia. Tu macie Państwo jakąś tam wartość w poziomie 20, którą, czy nawet mniej niż 20, którą by wszyscy przyjęli jako szczyt bańki. Plus, minus. Byśmy wytyczyli. Pewni inwestorzy by się poddali szybko yy, z tej formy inwestowania w 2018 roku i straciłby pozytywne stopy zwrotu. Za każdym razem jest trochę inaczej. Pewne podobieństwa są, ale jeżeli rzeczywistość fundamentalna jest podobna. W latach 80. firmy o charakterze cyklicznym, surowcowe, wydobywcze nie były tak dobre. W 2000 nie były tak dobre, a dzisiaj są dobre. Na poziomie wzrostu przychodów, yy, marży brutto, Sytuacji gotówkowej, zadłużenia, poziomu zadłużenia, przepływów pieniężnych, udziału w globalnym rynku akcji, dywersyfikacji globalnej, dywersy yy, redukcji opodatkowania, ilości negatywnego ustawodawstwa, impasu politycznego, dowożenia nowych produktów i usług z kapitału, który powstał również. Więc te pewne korelacje i czynniki nie działają dziś, bo dziś jest nowa rzeczywistość. Jest tak samo, ale w nowych warunkach, więc znowu, gdy to oderwanie od rzeczywistości nastąpi nieporównywalnie w stosunku do tego, jakie mamy fundamenty, ta korelacja i rzeczywistość się pojawi, ale na nowych danych. Korelacje się zmieniają, bo rzeczywistość jest jednym Mamy korelację do 2022 roku, od 11 roku na S&P. I ciekawostka jest taka. Globalnie rynek akcji jest skorelowany 0,83 od 11 roku. Ale jakbyśmy wzięli korelacje na przykład od lat 60, to te wartości by spadły do 0,72. To samo tyczy się innych instrumentów finansowych. Jeżeli chodzi o gotówkę, my wiemy, że w bardzo długim okresie dla tygodniowych zmian cen gotówka jest delikatnie negatywnie skorelowana z S&P. Delikatnie. Uwaga, dla tygodniowych zmian cen. To samo tyczy się rynku surowców. Fakty są takie, że rynek surowców sam jest bardzo silnie ze sobą skorelowany. 2020-2021 silna korelacja. A lata 2011-2018 silna negatywna korelacja. Więc zrozumienie tego, dlaczego tak jest, jest kluczowe. Co inwestować w XXI wieku? Jeżeli ktoś rozumie, że korelacje napędzają rynek, to zda sobie sprawę z tego, że inwestycja ci w technologię jest niebezpieczniejsza. I od dawna jest. Ponieważ ry szeroki rynek nie może działać bez technologii. Od wielkiego kryzysu finansowego. Są dane do 17 roku, ale dzisiaj korelacja jest jeszcze większa. Przekracza wartość 0,9. Świat nie istnieje bez technologii. Dzisiaj. To się może zmieni, może nie. Ale widzimy, że nie może być wzrostu gospodarczego bez technologii, więc jak ktoś nie ma technologii w swoim portfelu, nie uczestniczy w tym wzroście. I ja uważam, to jest moja opinia, że popełnia po prostu duży błąd z punktu widzenia dywersyfikacji, koncentracji przebywu kapitału. I jak to się opowiada bajkę o inwestowaniu dywidendowym dla samych dywidend, no, myli się, okoliczności się zmieniły. Kiedyś, za jakiś czas, firmy o charakterze mieszanym lub value Będą lepiej sobie radzić od czystego wzrostu. Ale do tego jest potrzebny globalny wzrost gospodarczy, silny powyżej 4%. Nie można inwestować dzisiaj bez rynku technologicznego. Nawet w średniej fazie Hossey dobrze zbudowany portfel technologiczny będzie silnie skorelowany ze SNP 500. Co jest ważne, technologia nie musi oznaczać wzrostu. Mamy technologię bliżej value, ale zazwyczaj to jest, my postrzegamy technologię jako czysty wzrost, nie zawsze. Mamy wzrost mieszany, wzrost czysty, ja to tak, oczywiście tak to yy, tłumaczę, natomiast tutaj kluczowa jest marża brutto. Modelowy przykład, to jest ostatni slajd, w następnym materiale dokładnie omówimy te zagadnienia, które pokazałem. Musimy to po prostu podzielić, żeby Państwo przetrawili te dane i zastanowili się, czy to ma sens. To są dane, to nie są opinie. Idealny przykład tego, jak ludzie postrzegają rzeczywistość. Powszechni inwestorzy myślą, że wzrost rentowności obligacji powyżej teoretycznej rentowności zysku SP500, czyli rynek, który dla niektórych jest oznaczony jako realne, pozytywne okresy realnych, pozytywnych stóp procentowych czy realnej, pozytywnej rentowności, jest zły dla akcji. Fakty są takie, że obligacje bardzo rzadko w historii swojej ostatnich kilkudziesięciu lat były silnie skorelowane z rynkiem. Wyciągnięcie średniej korelacji od lat 60. Pokazuje nam fakt, że korelacja dla tygodniowej zmian ceny jest bardzo słaba. Poniżej 0,3 jest pozytywna, a nie negatywna. W latach 2000-2020 częściej była negatywna niż pozytywna. Od 2020, kiedy wszyscy się boją rosnących rentowności, korelacja jest pozytywna. Czyli straszna historia, i to jest umiejętność interpretacji danych i rzeczywistości. Czy rosnące rentowności muszą oznaczać całe stopy zwrotu? Nie. Czy spadające rentowności muszą oznaczać całe stopy zwrotu? Nie. W obecnej rzeczywistości rosnące rentowności raczej były części pozytywne niż negatywne. Ta korelacja jest pozytywna na poziomie 0,38 dzisiaj. Więc razem z rosnącymi rentownościami akcje również częściej rosną i spadają. To jest dla wielu osób nie do zaakceptowania. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Dlatego, bo ludzie, przede wszystkim tak zwani profesjonalni inwestorzy, Wierzą w swoje przekonania, ponieważ zostali ich nauczeni na jakiejś uczelni lub z jakichś kursów się tego nauczyli i nie mogą przyjąć do wiadomości, że ich wiedza jest nic nie warta. To bardzo bolesne. Ale inteligentny inwestor stale zmienia swoje zdanie, jeżeli rzeczywistość fundamentalna się zmieniła i jego tezy również okazały się nieprawdziwe. To jest tak proste, i dam taki najprostszy przykład. Parę lat temu rozumiałem, że. To już ładne parę lat temu. Rozumiałem, że rynek chiński jest silnie skorelowany z Brazylią, z, Chila, z gospodarką Chile, z Meksykiem, z Rosją. Natomiast ta korelacja od jakiegoś czasu przestała działać. Przez wiele czynników, których dzisiaj nie będziemy omawiali. I mogę być kolejnym idiotą, który opowiada, że te rynki są ze sobą silnie skorelowane. Ale od jakiegoś czasu tak nie jest i ma to stricte związek fundamentalny. Więc nie, ubie, nie upieram się przy swojej idiotycznej tezie te rynki są ze sobą skorelowane, inwestując tu, zarobisz tu, inwestując tu, zarobisz tu, prędzej czy później. Bo tak nie jest. Natomiast gdyby jakiś analityk usłyszał tego typu tezę na studiach, na kursie, na czymkolwiek, to on będzie się tego trzymał niezależnie od zmieniającej sytuacji. To samo tyczy, tyczy się ceny do zysku i innych krytyńskich wskaźników. Dlatego ja zachęcam do weryfikacji tego, co mówią inni. Powszechnie się uważa, że wzrost rentowności jest zły. Natomiast dane pokazują, że tak nie jest. Więc ludzi, którzy to mówią, albo kłamią, Albo mają nieaktualne dane. Ma prosta zależność, która no, powinna u niektórych inwestorów budzić pewne wątpliwości. Co jest istotne: rynek akcji nie jest idealny, korelacje nigdy nie są idealne. Umiejętność weryfikacji rzeczywistości i tego spektrum możliwości jest kluczowa. Nie da się przewidzieć wszystkich zmian. Dlatego odpowiednio zdywersyfikowany portfel może nas przed tym zabezpieczyć. Ponieważ tak, koniec końców, na ileś podjętych działań będziemy się mylić. Stawianie wszystkiego na jedną kartę to CD. Naprawdę nie chcę tutaj używać yy, no niestosownych określeń. Dlatego ja zachęcam Państwa do rozsądku. Na podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, liczby, a nie w oparciu o tezy i mity, które nigdy nie działały. W następnym materiale dokładnie przyjrzymy się tym zagadnieniom, które Państwu pokazałem, na przykładzie liczby, zachowania rynku, hossy, besy i innych czynników. To była pierwsza część filmu pod tytułem Filozofia Inwestowania, czyli tym razem jest inaczej.